Kościół Jezusa Chrystusa w Krakowie jest częścią Kościoła Bożego, jednego z najstarszych na świecie kościołów pentekostalnych, który funkcjonuje w 190 krajach świata od prawie 140 lat. Pentekostalny oznacza dla nas nawiązujący do dnia wydarzeń 50 Pięćdziesiątnicy, czyli tego, co nastąpiło w 7 tygodni, w 50 dni po. Śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa w Jerozolimie, gdzie uczniowie zebrani w Wieczerniku doświadczyli tego, że stąpił na nich Duch Święty. Także Kościół od samego początku, kiedy narodził się w momencie zesłania Ducha Świętego, funkcjonuje w doświadczaniu Boga, funkcjonuje w doświadczaniu Ducha Świętego. Kościół to nie było zgromadzenie ludzi, którzy yy, Doświadczali jakichś rytuałów, suchych rytuałów, czy też mieli jakąś doktrynę, ale to było doświadczanie realności Ducha Świętego, jego działania. Doświadczali tego, że życie ludzi jest zmieniane, że Bóg uzdrawia ludzi, uwalnia ludzi, że odnajdują sens, wartość, znaczenie życia. Także dla nas, Pentekostalne oznacza, że jesteśmy kościołem, dla którego ważne, istotne jest przeżywanie, dla którego ważne, istotne jest doświadczanie tego, co Bóg robi w życiu ludzi. Nasz kościół, Kościół Jezusa Chrystusa w Krakowie, narodził się z marzeń. Marzeń o kościele, o miejscu, w którym ludzie. Czują się bezpiecznie, czują się dobrze. Miejscu, gdzie każdy może przyjść i może doświadczyć tego, że jest kochany, że jest akceptowany, że Bóg mu przebacza i że spotykając się z Bogiem, jego życie może się całkowicie zmienić. To miejsce, gdzie nadzieja nie jest tylko pustym słowem, ale jest czymś, co jest siłą, która sprawia, że chce nam się żyć. Kościół to także miejsce uleczenia, miejsce, gdzie Bóg dotyka życia człowieka, gdzie Bóg dotyka ciała, dotyka emocji, dotyka umysłu i leczy, uzdrawia człowieka. Dlatego, że spotykamy Jezusa, spotykamy, spotykamy żywego Boga. I jego obecność w naszym życiu, ona całkowicie zmienia nasze życie. Kościół to także miejsce, w którym odkrywamy swój życiowy potencjał, i kiedy odkrywamy swój życiowy potencjał, możemy także być wyposażeni do tego, żeby to wszystko, co stanowi sens naszego życia, żeby móc żyć według tego. Pan Jezus kiedy chodził po ziemi, mówił o swoim życiu, o swojej misji życiowej, że on przyszedł po to, żeby ludzie doświadczali życia i to doświadczali życia w pełni. Życie w pełni oznacza, że doświadczamy w swoim życiu satysfakcji, że mamy poczucie tego, że nasze życie jest spełnione, że wiemy kim jesteśmy, po co żyjemy i kościół jest takim miejscem, gdzie otrzymujemy wszystko to, co potrzebujemy do tego, żeby prowadzić satysfakcjonujące i spełnione życie. I dlatego także Kościół to jest miejsce, w którym to, co odkrywamy, to czego się uczymy, to, co nabywamy, to, co inwestujemy w siebie, możemy także dać. Kościół to jest miejsce, gdzie mówimy o służbie, to stare słowo, ale ono mówi o tym, że żyjemy dla innych, że możemy coś zrobić także dla innych. I Kościół to jest miejsce, które jest właśnie stworzone do tego, żeby być kimś wartościowym dla kogoś, pomocnym dla kogoś, żeby być błogosławieństwem dla innych ludzi. Nasz Kościół to także i myślę, że to jest bardzo ważne słowo dla nas, to jest przede wszystkim rodzina, a rodzina, ona zakłada to, że istnieje różnorodność. Jesteśmy reprezentantami różnych grup wiekowych. Właśnie dlatego jako Kościół przywiązujemy bardzo dużą wagę do tego, żeby każdy czuł się dobrze i każdy znalazł swoje miejsce. Mamy tutaj w kościele specjalną przestrzeń dla dzieci. Działa kościół dziecięcy. Miejsce, gdzie nasze dzieci mają swoje osobne nabożeństwa, mają swoje spotkania, mają swój program. Kościół to także miejsce dla młodzieży. Mamy kościół młodzieżowy, który nazywa się Reload, gdzie młodzi ludzie mogą także odnaleźć swoje miejsce, mogą funkcjonować wśród swoich rówieśników, gdzie mogą spędzać czas razem, gdzie mogą pojechać na wakacje razem. Kościół to także miejsce dla studentów. Mamy służbę wśród studentów. Graviti, gdzie co tydzień studenci spotykają się razem, studenci, młodzi pracujący, gdzie także mogą wspierać siebie nawzajem, mogą spędzać czas ze sobą, co jest rzeczą niezwykle ważną, niezwykle istotną. Nasz kościół to nie tylko różne grupy wiekowe, ale to także różne grupy etniczne. Mamy pomiędzy nami przedstawicieli 16 różnych narodowości, 8 różnych języków. I to znajduje swoje odzwierciedlenie w różnych aktywnościach, które mamy tutaj w Kościele. Nasze główne nabożeństwa, które odbywają się w języku polskim, są równocześnie tłumaczone na język angielski. Mamy także nabożeństwa w języku angielskim, które są tłumaczone na język portugalski. Mamy także nabożeństwa w języku rosyjskim i ukraińskim. Spotykamy się także. W ciągu tygodnia w mieszkaniach, w małych grupach, żeby móc budować relacje między sobą, żeby lepiej się poznawać, żeby także pomagać sobie, sobie lepiej. I mamy różne grupy. Mamy grupy, które spotykają się i posługują się językiem polskim, mamy grupy, które posługują się językiem angielskim, językiem hiszpańskim, językiem portugalskim, językiem rosyjskim, ukraińskim. Mamy także grupy, które spotykają się w grupach wiekowych grupy dla nastolatków, dla studentów, dla dorosłych. Mamy grupy, które spotykają się zarówno w mieście, jak i poza miastem, dlatego że chcemy, żeby każdy w naszym kościele mógł się dobrze czuć, żeby widział to, że to jest jego rodzina, dlatego że Kościół Jezusa Chrystusa w Krakowie to naprawdę miejsce dla ciebie.